Budowy i przebudowy dróg powiatowych to jedno z ważnych zadań samorządu powiatowego, który często wykonuje je we współpracy z samorządami gmin, na terenie których te drogi się znajdują. Kosztowne inwestycje prowadzone są też przy dofinansowaniu agend rządowych. Ale poza drogami powiat ma też wiele innych obiektów, które wymagają różnych inwestycji. Są to m.in. szkoły średnie. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowane są 4 zadania. Najważniejsze, a może największe zadanie dotyczące kompleksu boisk przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Wartość tego zadania przekracza 2,5 miliona złotych. Zadanie zaczynamy realizować już w czerwcu tego roku. Mamy wyłonionego wykonawcę. Mam nadzieję, że już od przyszłego roku uczniowie pierwszego liceum będą korzystać z nowoczesnego kompleksu boisk w Bolesławcu przy swojej szkole. Z tym dofinansowaniem odbędzie się też przebudowa bursy szkolnej przy ulicy Ogrodowej. Jej koszt to 500 000 zł, z czego tylko 100 tysięcy będzie pochodzić z budżetu powiatu. Remont ma się zakończyć jeszcze w tym roku. W trakcie jest też remont budynku elektronika, który kosztować będzie ponad 2 700 000 zł. Remonty dotyczyć będą również budynków szkoły budowlanej, zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz pierwszego ogólniaka. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dofinansuje też remonty dróg powiatowych. Przebudowa terenu zewnętrznych wokół budynku zespołu szkół mechanicznych w Bolesławcu. 873 tysiące. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej ulica Lubańska z ulicą Garcarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu. Planowana wartość zadania 1 300 000. Pierwszy etap, ogłaszamy już przetarg, to będzie przebudowa skrzyżowania ulica Leśna, Lubańska, Śluzowa. Jeśli chodzi o rondo przy ulicy skrzyżowanie ulicy Garcarskiej i Lubańskiej, jesteśmy na etapie końcowym opracowania dokumentacji technicznej. I to będzie zasadnicza zmiana w poruszaniu się pojazdów w tym miejscu. Dotąd bowiem skrzyżowanie to budzi wśród przejeżdżających wątpliwości przy respektowaniu prawa pierwszeństwa i dochodziło tam do drogowych incydentów. To zadanie dofinansuje też miasto Bolesławiec. Podobny montaż finansowy powiat-miasto dotyczyć będzie też ścieżki rowerowej przy ulicy Jeleniogórskiej. Ta ścieżka połączy się ze szlakiem rowerowym wzdłuż południowo-wschodniej obwodnicy miasta. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Różyniec, 500 tysięcy, tu jest pół na pół środki powiatu bolesławieckiego i gminy Gromadka. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wartowice-Łaziska. Jesteśmy już po wyłonieniu wykonawcy tych robót. To zadanie o wartości 600 tysięcy złotych budżetowe jest realizowane ze środków i powiatu, i Warty Bolesławieckiej, gminy Warta Bolesławiecka. Rozbudowa siedziby starostwa powiatowego 100 tysięcy. Na razie mamy tutaj tylko i wyłącznie środki własne powiatu. To jest opracowanie dokumentacji technicznej tego zadania. Po tym etapie przyjdzie czas na ubieganie się o dotacje na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.